Małe meble czy urządzenia AGD, między innymi takie rzeczy, mogą od dzisiaj przynosić do rzeczownika mieszkańcy Chorzowa. To specjalne miejsce, które powstało po to, żeby dać niepotrzebnym już rzeczom nowe życie. Co ciekawe, odbierać zostawione w rzeczowniku rzeczy mogą też mieszkańcy innych miast. Fatima Orlińska. Rzeczownik, czyli punkt wymiany rzeczy, uruchomiono we wtorek w Chorzowie. To miejsce, w którym przedmioty codziennego użytku, które jednym są już niepotrzebne, mogą przydać się innym. Przynoszone tu rzeczy muszą być w dobrym stanie. To odpowiedź miasta na coraz większą ilość odpadów. Chodzi zarówno o kształtowanie postawy proekologicznej, jak i zmniejszanie wydatków za wywóz śmieci. To jest około 30 milionów złotych, taka jest umowa zaroczna, więc to są ogromne pieniądze. Nawet 1% to już są setki tysięcy złotych. Więc życzyłbym sobie, żeby ten 1% był przedmiotem tego punktu i także innych punktów, które tu działają na przykład społecznie. W ten sposób oszczędzamy, w ten sposób nie płacimy za śmieci, w ten sposób nasz Chorzów jest czystszy. W chorzowskim punkcie selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Kaliny 1 rzeczy będzie można zostawiać, ale i odbierać od wtorku do soboty. Mogą to robić tylko mieszkańcy Chorzowa, ale zabrać rzeczy może już każdy. W mediach społecznościowych powstała specjalna grupa, gdzie wszystkie przedmioty będą publikowane. Są to takie artykuły gospodarstwa domowego, meble, akcesoria dziecięce, tutaj z zastrzeżeniem, że może dla takich małych dzieciaczków do 3 lat to niekoniecznie. Zastrzeżenie jest też takie, że nie przyjmujemy fotelików samochodowych, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy one są sprawne techniczne, czy nie są po jakimś wypadku, to z uwagi na bezpieczeństwo, tak, dzieci. Także katalog jest dosyć szeroki, tak, tych przedmiotów. Podobny punkt powstał kilka lat temu w Gliwicach. I choć korzystać mogą z niego wyłącznie mieszkańcy miasta, to każdego dnia jest tam spory ruch. Zainteresowanie z czasem taką formą wymiany niepotrzebnych rzeczy rośnie, bo jak mówią koordynatorzy punktu, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome konieczności dbania o środowisko. Punkt powstał w takiej odpowiedzi na zapotrzebowania mieszkańców Gliwic, którzy z jednej strony nie chcą, z drugiej strony na przykład nie mogą pozwolić sobie na zakup nowych produktów, nowych rzeczy, w związku z czym powstał taki punkt. Drugim bardzo ważnym aspektem są te aspekty właśnie środowiskowe. Jako spółka, która działa proekologicznie, zależy nam na tym, żeby również takie idee wdrażać w życie. Tylko w zeszłym roku ankiety pozostawienia i odebrania rzeczy z punktu w Gliwicach wypełniło łącznie prawie 3000 osób. Chorzów liczy, że zainteresowanie otwartym właśnie punktem w tym mieście będzie podobne.